Mieszkańcy ulic Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego chcą, by ich ulice nosiły nazwę Pogodna. W ostatni wtorek odbyło się otwarcie urn z głosami na nowe nazwy kolejnych dekomunizowanych ulic. Przystąpiło do niego 195 osób mieszkających przy Mereckiego, z czego 96 głosowało na nazwę Pogodna. Z Paweckiego z kolei do urn pofatygowało się 65 obywateli naszego miasta. Jak się okazuje, również oni, i to w zdecydowanej większości, bo aż 57 osób, chce u siebie mieć ulicę Pogodną. Pomysł, by mieszkańcy poszczególnych ulic sami decydowali, jak będzie się nazywała, postawił miasto w trudnej sytuacji. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydany zostanie w przyszłym tygodniu. Mieszkańcy z Mereckiego mieli jeszcze w zanadrzu inne nazwy. 41 chętnie widziałoby tutaj ulicę księdza Jerzego Popiełuszki. 21 Paryską, 16 Łąkową, 8 osób chciałoby mieszkać przy ulicy Aleksandry Kujałowicz, 3 przy Tadeusza Mazowieckiego, 2 zaś przy Czarnej Hańczy. Suwalczanie, którzy nie chcą, by ulica Paweckiego zmieniła się w Pogodną, proponowali z kolei Wiosenną, która uzyskała 4 głosy, Krzywą 2 głosy i Majora Stefana Bielickiego 1 głos. Propozycje nazw zgłaszane były podczas konsultacji społecznych, które poprzedziły głosowanie. Nie inaczej było w przypadku ulicy 23 października. O nowej dla niej nazwie zadecydowało 78 ze 162 głosujących. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Po przejściu niezbędnych procedur ulica będzie nosiła nazwę Filipowska. Ci, którzy nie głosowali na Filipowską, stawiali na Stefana Batorego, 41 osób, Henryka Sienkiewicza, 15 osób, generała Ryszarda Kuklińskiego, 8 osób, Bitwy Niemeńskiej, 2 osoby. Wcześniej, jak informowaliśmy, doszło do zmiany nazewnictwa z ulic Buczka na Raczkowską i 30-lecia PRL-u na Kawaleryjską.